W zeszłym roku był tutaj nasz przedstawiciel, jeden z naszych partnerów, powiedział nas bardzo pozytywnie o wynikach konferencji, no, która też później przełożyła się na jakieś działania naszego partnera, które były profitowe dla każdej ze stron, i dla użytkownika końcowego, i dla resellera, no i oczywiście dla Epsona. Formuła konferencji pozwala wprowadzić czy pokazać rozwiązania, które są nowe, unikatowe na rynku, coś co generalnie oferuje Epson. Spotkania bezpośrednie czasami są źle odbierane z uwagi na różne powiązania, jakieś formuły prawne, tego typu rzeczy. Konferencja pozwala na otwarty kontakt. Bardzo ciekawa konferencja. Miałem możliwość spotkania kilku firm, głównie end-userów, czy użytkowników końcowych, bo na nich, nie ukrywam, najbardziej mi w tym momencie zależało. Udało się z nimi spotkać, zamienić kilka słów. Mam nadzieję, że poznałem troszkę lepiej ich oczekiwania wobec rynku urządzeń drukujących i skanujących, to czym się głównie Epson zajmuje w Polsce, i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli im zaoferować rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. W większym stopniu to było do tej pory. Coś jest niespotykanego, jest troszeczkę inna formuła konferencji. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się poza tym wydarzeniem z podobną formułą konferencji, natomiast zapewnia dużo lepszy bezpośredni kontakt z konkretnymi osobami. Często konferencje ogólne, pomimo tego, że są osoby, które powiedzmy byłyby interesujące, czy interesuje nas kontakt z tymi osobami, jesteśmy w stanie ich nawet rozpoznać czy wyłowić z tłumu. Dzięki tej formule konferencji spotykamy się z firmami, z osobami, które są interesujące z punktu widzenia biznesowego. A czym też chciał zaprosić jak najwięcej producentów, bo to w tym momencie buduje według mnie prestiż imprezy, tak samo jak firm, które się wystawiają, tak samo jak dużych end-userów, no bo to buduje prestiż ze strony, powiedzmy, użytkowników. Polecałbym tego typu konferencje firmom, które są integratorami rozwiązań biznesowych, którzy nie oferują tylko jednej linii produktowej, tylko oferują różne rozwiązania, różnych producentów, które są dla użytkownika końcowego jak najbardziej korzystne, bo to też w tym momencie zwiększa przegląd sytuacji na rynku wśród użytkowników końcowych, no co czasami po prostu nie mają czasu, najzwyczajniej w świecie. Interesowało mnie w tej konferencji, czym duży nacisk chciałbym położyć na spotkania z dużymi partnerami końcowymi, z dużymi firmami końcowymi, którzy reprezentują czy instytucje bankowe, czy sektory medyczne. Z kilka takich spotkań udało mi się odbyć. Gdyby jeszcze było kilka więcej, byłoby na pewno to jeszcze bardziej interesujące dla tych osób.